Partnerem i sponsorem odcinka jest BookBeat, aplikacja przeznaczona do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Niedawno na BookBeatie pojawiła się nowa książka Maxa Czornyja, Zodiak. Autor opisał sprawę najbardziej osławionego i tajemniczego seryjnego sprawcy, który na przełomie lat 60. i 70. grasował na terenie Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Atakował niewinne osoby. Kontaktował się z policją i prasą, wysyłając anonimowe listy i zaszyfrowane wiadomości. Powstało mnóstwo teorii spiskowych na jego temat. Max Czornyj, wykorzystując charakterystyczną dla swojego stylu pisarskiego narrację pierwszoosobową, opisał szczegóły sprawy, ubierając wszystko w formę fabularną. Ten audiobook jest już dostępny w aplikacji. Jeżeli są tutaj jeszcze słuchacze, którzy nie założyli konta na BookBeat, możecie zrobić to teraz, wykorzystując mój specjalny kod KRYMINATORIUM lub klikając w link w opisie odcinka. Dzięki temu uzyskacie możliwość korzystania z aplikacji przez 30 dni za darmo oraz przesłuchania 20 godzin ulubionych audiobooków. Ta lektura przekonała mnie, aby o sprawie Zodiaka opowiedzieć także tutaj, na Kryminatorium. Dlatego po przesłuchaniu odcinka zachęcam, aby sięgnąć po książkę Maxa Czornyja i poznać sylwetkę sprawcy z zupełnie innej perspektywy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Lubię zabijać ludzi, bo dostarcza mi to dużo zabawy. Daje to więcej zabawy niż zabijanie dzikiej zwierzyny w lesie. Człowiek jest najniebezpieczniejszym zwierzęciem ze wszystkich. Zabijanie dostarcza mi najbardziej ekscytujących przeżyć. To lepsze niż obcowanie z dziewczyną. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że kiedy umrę, odrodzę się w raju, a ci wszyscy, których zabiłem, zostaną moimi niewolnikami. Nie podam wam swojego nazwiska, bo będziecie chcieli mnie spowolnić lub zatrzymać gromadzenie niewolników do życia po śmierci. Ten list wyszedł spod pióra jednego z najgroźniejszych seryjnych sprawców wszechczasów. Został napisany szyfrem, a jego rozwikłanie sprawiło śledczym wiele trudności. Ostatecznie tajemnicę udało się złamać pewnej dwójce nauczycieli. Policjanci od jakiegoś czasu próbowali namierzyć zabójcę, który grasował na przedmieściach San Francisco. Zarówno oni, jak i lokalni dziennikarze otrzymywali od niego tajemnicze listy. Większość z nich zaczynał od następujących słów. Z tej strony Zodiak. I taki właśnie pseudonim mu nadano. Zodiak. Czasami używał skomplikowanego szyfru i swoją korespondencję podpisywał charakterystycznym znakiem. Okręgiem, w środku którego był krzyż wychodzący poza krawędzie. Wszystko prawdopodobnie zaczęło się 20 grudnia 1968 roku w mieście Benicia. 16-letnia Betty i rok starszy David Faraday chodzili do dwóch różnych szkół w pobliskim Vallejo. Poznali się dzięki wspólnym znajomym. Wpadli sobie w oko. Tamtego wieczoru wybrali się na swoją pierwszą randkę i jak się później okazało, niestety ostatnią. Chłopak na tę okazję pożyczył auto matki. Chciał się jak najlepiej zaprezentować. Pojechał pod dom dziewczyny. Najpierw wspólnie wybrali się do domu znajomego. Spędzili tam około 30 minut. Następnie postanowili nacieszyć się chwilą tylko we dwoje. Każdy nastolatek mieszkający w regionie wiedział, że najlepszym miejscem na tego typu schadzki jest Lake Herman Road, znajdujące się w granicach miasta Benicia. Na pobliskim parkingu pod osłoną nocy można było liczyć na ciszę i spokój. To dlatego ta okolica cieszyła się taką popularnością wśród młodych, którzy właśnie tam często zdobywali pierwsze doświadczenia w sferze seksualnej. Po 23:00 przejeżdżała tamtędy pewna motocyklistka. To, co zobaczyła, nią wstrząsnęło. Niemal natychmiast odjechała. Musiała wezwać na miejsce pomoc. Miała szczęście, bo po drodze zauważyła radiowóz.
zaalarmowała policjantów o przerażającym odkryciu. Ci od razu pojechali na miejsce. Drzwi od strony pasażera z przodu były otwarte, a jedna szyba rozbita. Para leżała na zewnątrz, w dwóch różnych miejscach. Ona twarzą w dół. Wokół nagromadziło się wiele krwi. Widok przeprawiał o dreszcze. Nie żyła. Zwłoki przewieziono do prosektorium. U chłopaka wykryto funkcje życiowe. Ratownicy zabrali go do szpitala, jednak zmarł w karetce, zanim jeszcze dojechali. Obrażenia okazały się krytyczne. Na miejscu zbrodni odnaleziono aż 10 łusek o kalibrze 22 mm. Łącznie z ciał zmarłych wyciągnięto 7 kul. Betty została postrzelona 6-krotnie, z bliskiej odległości, głównie w plecy. Davidowi zadano śmiertelną ranę w głowę, konkretnie w lewą część płata czołowego. Oboje próbowali uciec. Wydostali się z samochodu, do czego zmusił ich prawdopodobnie sam zabójca. Strzelił kilka razy w karoserię pojazdu, tak by ich wywabić na zewnątrz. I kiedy już wyszli, zrobił z nich żywe tarcze. Nie mieli szans w starciu z nim. Śledczy dotarli do osób, które widziały młodych na parkingu. Odnaleźli m.in. pewne małżeństwo, które przejeżdżało tam około 23:00. David siedział za kierownicą, dziewczyna obok na fotelu pasażera. Opierała głowę na ramieniu chłopaka. Mąż i żona pojechali dalej. Po drodze, niedaleko parkingu, natknęli się na dwóch mężczyzn z bronią palną. Przestraszyli się i zawrócili. Znowu ujrzeli zakochaną parę siedzącą w aucie. Policjanci ustalili tożsamość dwóch osób, które przestraszyły małżeństwo. Okazało się, że byli to myśliwi, którzy nie mieli nic wspólnego ze zbrodnią. Oni również widzieli parę na parkingu. Zwrócili uwagę na zupełnie inny pojazd kręcący się po okolicy. Białą Impalę. Śledczy obstawiali, że zabójcą był człowiek mierzący się z poważnymi problemami psychicznymi. Zanim jeszcze Zodiak otrzymał swój pseudonim, nazywali go szalonym zabójcą. Ich zdaniem istniało ryzyko, że zaatakuje ponownie. Jednak w ciągu kilkunastu miesięcy nie dokonali identyfikacji. Czuli z tego powodu frustrację. Cieszyło ich tylko to, że nie zabił już żadnej innej osoby. A może po prostu żyli w takim przekonaniu. Noc z 4 na 5 lipca 1969 roku była upalna. 20 minut przed pierwszą w nocy operatorka numeru policyjnego komisariatu w Vallejo odebrała telefon, o którym nie potrafiła zapomnieć do końca swojego życia. W słuchawce usłyszała beznamiętny głos wypowiadający następujące słowa. Chcę zgłosić morderstwo. Podał dokładną lokalizację i poinformował, że należy szukać ofiar w brązowym samochodzie. Dodał, że zastrzelił ich z 9-milimetrowego Lugera. Przyznał się do zabójstwa z grudnia. Na końcu rzucił do widzenia. Ostatnie dwa wyrazy wypowiedział w charakterystyczny sposób, przeciągając głoski. W podanej lokalizacji mieściło się Blue Rock Springs Park, miejsce schadzek. Tamtej nocy wybrała się tam dwójka zakochanych. 22-letnia Darlene Ferrin i 19-letni Michael Marzoł. Ona miała męża, którego nie kochała. Wychowywała nawet jego dziecko, ale naprawdę chciała być z Michaelem. On marzył o tym, by ukochana się rozwiodła i go poślubiła. Spotykali się najczęściej późną porą. Dziewczyna przyjeżdżała pod dom chłopaka. Następnie jechali gdzieś w ustronne miejsce. Tak, by mogli w spokoju porozmawiać, przytulić się, całować. Tak, by nikt ich nie przyłapał. Jednak wyglądało na to, że nie byli tam jedynymi gośćmi. Pierwsze zgłoszenie na policję pojawiło się chwilę po północy. Zadzwoniła przerażona kobieta, która opowiedziała o rannych zakochanych. Kilkadziesiąt minut wcześniej pewien policjant wybrał się tam na patrol. Niemal każdej nocy zjawiało się tam wielu młodych, nie tylko randkowiczów, ale również imprezowiczów. Wtedy nie zauważył nic niepokojącego. Miejscówka była właściwie pusta.
Jednak po północy, kiedy pojechał tam drugi raz, spostrzegł samochód z zapalonymi reflektorami i otwartymi przed nimi drzwiami od strony pasażera. Michael leżał kilka metrów od pojazdu, w kałuży krwi. Już na pierwszy rzut oka można było zauważyć, że został kilkukrotnie postrzelony w okolice twarzy. Dziewczyna siedziała w samochodzie, również poważnie ranna. Po chwili na miejscu zjawiło się więcej policjantów. Zaraz potem przybyli ratownicy medyczni. 22-latka odzyskała na chwilę przytomność. Próbowałem się od niej czegoś dowiedzieć, nie byłem jednak w stanie zrozumieć tego, co chciała mi przekazać. Ranni zostali przewiezieni do szpitala. Krótko później dziewczyna zmarła w wyniku dotkliwych obrażeń, m.in. szyi. Michael przeżył, pomimo postrzelenia w szczękę. Później zeznali policji, że ukochana przyjechała po niego około 23:50. Niemal od początku ktoś ich śledził. Darlin próbowała zgubić tę osobę, ale za każdym razem ona ich znajdowała. Kiedy przyjechali na miejsce, po chwili zatrzymał się tam samochód, który za nimi wcześniej jechał. Okazało się, że za kierownicą siedział mężczyzna. Nie był to na pewno mąż kobiety. Michael zapytał, czy Darlin wie, kto to. Ona jedynie odparła, by się tym nie przejmował. Po paru minutach tajemniczy mężczyzna odjechał. Para odetchnęła z ulgą, ale tylko na chwilę. Natręt wrócił. Wysiadł z auta i podszedł do nich. Zaświecił latarką w szybę, by móc im się przyjrzeć. Michaelowi skojarzyło się to z policjantem. Pomyślał, że być może to jakiś funkcjonariusz w cywilnych ubraniach patrolujący okolice. Darlin opuściła szybę. Wtedy ten człowiek wyjął broń i wymierzył w zakochanych. Dziewczyna oberwała w szyję, chłopak w ramię. Oprawca poszedł do swojego samochodu, ale po chwili wrócił. Zauważył, że Michael wyszedł na zewnątrz. Wystrzelił w niego dwa razy i kolejne tyle w 22-latkę. Następnie wsiadł do auta i szybko odjechał. Ranny mężczyzna podał jego rysopis. Zapamiętał go jako białego mężczyznę z brązowymi, krótkimi lokami na głowie. Wzrost około 175 cm, a waga około 90 kg. Miał na sobie ciemne ubrania, a na nosie okulary. Zwyczajny, przeciętny człowiek, który z wyglądu niczym się nie wyróżniał. Michaelowi wydawało się, że Darlin mogła go znać. Kiedy ją o to zapytał, odparła jedynie, że to nieważne. Ale chwilę później prawdopodobnie nazwała go Richard. Niestety ona sama nie mogła już tego potwierdzić. Sprawdzono ten trop. Wśród znajomych i byłych partnerów kobiety szukano jakiegoś Richarda, który mógłby chcieć się na niej zemścić. I takiego, który pasowałby do rysopisu. Bezskutecznie. Policja początkowo sceptycznie podchodziła do teorii o jednym sprawcy tych zbrodni. Zabójstwa dzieliła kilkumiesięczna przerwa. Równie dobrze mogli stać za tym dwaj różni, kompletnie niepowiązani ze sobą ludzie. Jednak 31 lipca 1969 roku do trzech redakcji w San Francisco, Examiner, Chronicle i Vallejo Times Herald, przyszły podobne listy. Jeden z nich zaczynał się od następujących słów. Drogi redaktorze, z tej strony morderca dwójki nastolatków z zeszłych świąt oraz dziewczyny z 4 lipca, blisko pola golfowego. By udowodnić, że to ja ich wszystkich zamordowałem, podam fakty, o których mogę wiedzieć tylko ja, plus policja. Przytoczył informacje o dwóch dokonanych zbrodniach. O tym, w jaki sposób ciała były ułożone na miejscu. Ile razy strzelił do ofiar. Co zmarli mieli na sobie w ostatnich chwilach. Do tego dołączył zaszyfrowaną wiadomość, której zawartość udało się poznać dopiero po kilku dniach. Śledczy i dziennikarze nie potrafili złamać kodu. Udało się to dopiero dwóm nauczycielom. Wiadomość zaczynała się od zdania. Lubię zabijać ludzi, bo dostarcza mi to dużo zabawy. Te słowa mogliście usłyszeć na początku odcinka.
tylko ostatnie odszyfrowane słowo pozostało bez sensu. Wyglądało jak zbitka losowych liter. Sprawca zapewniał, że odkodowanie wiadomości pomoże śledczym w ustaleniu jego tożsamości. Tymczasem tak się nie stało. Owszem, udało się poznać jego motywację, co w pewnym stopniu było pomocne. W końcu trudno jest poznać personalia zabójcy, nie znając jego motoru napędowego. Jednak w tym przypadku przydałby się bardziej konkretny szczegół. Pojawiło się kilka żądań z jego strony. Chciał, by jego słowa zostały opublikowane na okładkach gazet najpóźniej wieczorem 1 sierpnia. Stało się jednak inaczej. Publikacje pojawiły się dopiero 4 sierpnia i to na dalszych stronach. W artykułach cytowano policjantów prowadzących pościg za zabójcą. Szef policji w Vallejo był z nich wszystkich najbardziej sceptycznie nastawiony do teorii o seryjnym zabójcy. Zodiak mógł się o tym dowiedzieć właśnie z prasy. I tak musiało się stać, bo na początku sierpnia pojawiła się kolejna korespondencja. Z tej strony Zodiak. Tymi słowami przywitał się z dziennikarzami. Od tej pory przydomek, który sam sobie nadał, stał się jego oficjalnym pseudonimem. Kontynuował. W odpowiedzi na prośbę, by opowiedzieć o szczegółach dobrego czasu, który miałem w Vallejo, bardzo chętnie dostarczę jeszcze więcej materiałów. Odniósł się do ataku na Darlin i Michaela. Potwierdził wersję chłopaka, który przyznał, że to jego dziewczyna sama opuściła szybę, myśląc, że podchodzi do nich policjant. Dodał, że odjechał powoli, nie z piskiem opon, bo nie chciał na siebie ściągać niczyjej uwagi. Zwłaszcza policjantów patrolujących okolice. Skomentował też swoją pierwszą zbrodnię. Na końcu dodał, że nie jest zadowolony, bo chciał znaleźć się na pierwszych stronach gazet, a tak się nie stało. Pod spodem widniał jego podpis. Okrąg z krzyżem. Jeszcze niżej dwa słowa. No address. Brak adresu. Września 1969 roku, około godziny 19:40, ktoś zadzwonił na komisariat policji hrabstwa Napa. Rozmówca powoli dokładnie powiedział: chcę zgłosić morderstwo. Nie, podwójne morderstwo. Ofiary są 2 mile na północ od Park Headquarters. Przejechali białym Volkswagenem Karman Ghia. Dyspozytor nie zdążył zapytać, skąd pewność, że nie żyją. Po chwili usłyszał mrożące krew w żyłach wyznanie. To ja to zrobiłem. Rozmówca się rozłączył. Wskazane przez niego miejsce znajdowało się w pobliżu jeziora Berriesa. Spokojna i malownicza okolica położona na odludziu. Kiedy śledczy tam przybyli, znaleźli 2 ciężko ranne, ale wciąż żyjące osoby. 22-letnia Cecilia Shepherd i 2 lata młodszy Brian Hartnell byli cali zakrwawieni. Już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że zadano im liczne rany kłute. Na szczęście nie stracili przytomności. To dawało nadzieję, że uda ich się uratować. Poza tym funkcjonariusze mogli na szybko zadać im kilka krótkich, ale istotnych pytań. Dzięki temu dowiedzieli się, że 2 studentów koledżu Pacific Union wybrało się tam na randkę. Rozłożyli koc i leżeli w pobliżu jeziora. Brian był zwrócony w stronę wody. Cecilia patrzyła na drzewa. Nagle zauważyła kręcącego się tam mężczyznę. Zwrócił jej uwagę na tyle, że nie mogła skupić się na rozmowie z ukochanym. Nieustannie się na nią patrzył. W końcu zniknął. Ale po chwili ponownie wyłonił się zza drzewa. Na twarzy miał założony kaptur przypominający nakrycie kata. Były w nim dziury na oczy i usta. Cecilia zauważyła również, że mężczyzna miał na nosie okulary przeciwsłoneczne. Na ubraniu, konkretnie na klatce piersiowej, widoczny był charakterystyczny znak – okrąg z krzyżem w środku. Brian zapamiętał przerażony wzrok Cecilii i to, co powiedziała chwilę później. O mój Boże, on ma broń. Kiedy spojrzał na zamaskowanego mężczyznę, okazało się, że młoda kobieta miała rację.
Napastnik znalazł się obok nich. W dłoni ściskał broń. Powiedział, że jest skazańcem, który uciekł z więzienia. Najpierw zabił jednego ze strażników, zbiegł, a potem ukradł samochód. Desperacko potrzebował pieniędzy. Nie wiedział, do kogo zwrócić się o pomoc, dlatego to właśnie od nich chciał gotówki, by uciec daleko, najlepiej do Meksyku. Brian oddał mu kluczyki do auta i portfel. W środku znajdowało się niewiele, bo ledwie kilka centów. Miał nadzieję, że sprawca odpuści, zostawi ich i być może wybierze sobie na cel kogoś bardziej majętnego. Nie zdawał sobie sprawy, że na ich drodze pojawił się nie byle jaki złodziejaszek, a seryjny zabójca. Zodiak podał Cecilii materiałowe pasy. Kazał związać chłopaka. Następnie zrobił to samo z nią. Po chwili studenci leżeli unieruchomieni. Zastanawiali się, jak wrócą do domu. Brian, myśląc, że mężczyzna ma zamiar odejść, zapytał go, czy jego broń faktycznie była naładowana. Okazało się, że tak, co nieco przeraziło dwójkę młodych ludzi. Zodiak nagle wyjął nóż, który wbił w ciało chłopaka. Zadał mu 6 ciosów. 22-latka zaczęła płakać i wołać o pomoc. Nikt jej nie usłyszał. Sprawca dźgnął ją aż 10 razy. Po wszystkim odszedł z miejsca zdarzenia. Jego modus operandi odbiegał od dwóch wcześniejszych zdarzeń. Jednak śledczy nie mieli wątpliwości, że stał za tym ten sam człowiek. Po pierwsze, znowu zgłosił na policję własną zbrodnię. Po drugie, zgadzał się z rysopisem podanym wcześniej przez Darlin. Cecilia powiedziała, że był to biały mężczyzna o brązowych włosach. Miał około 175 cm wzrostu i wyraźną nadwagę. Zgadzało się to ze słowami wcześniejszej ofiary, która przeżyła, Michaela. Po trzecie, oprawca miał na ubraniu charakterystyczny znak, który Zodiak wykorzystywał w listach jako swego rodzaju podpis. I po czwarte, zabójca pozostawił po sobie pamiątkę na drzwiach samochodu Briana. Wyrył na nich następujące informacje. Vallejo, 12:20:68, 7:04:69, Wrzesień, 27:69, 6:30, przy użyciu noża. 20 grudnia 1968 roku zamordował Betty i Davida. 4 lipca 1969 roku zaatakował Darlin i Michaela, a 27 września dwoje studentów. Podczas ostatniego ataku użył noża. W pobliżu miejsca zbrodni zabezpieczono odciski butów, które nie należały do ofiar, tylko prawdopodobnie do sprawcy. Zdaniem ekspertów było to obuwie wojskowe. Oprócz tego na podjeździe zostały ślady opon. Na tej podstawie śledczy doszli do wniosku, że zabójca przemieszczał się samochodem, który miał z przodu opony w innym rozmiarze niż z tyłu. Albo był leniwy i nie dbał o detale, albo po prostu znajdował się w kiepskiej sytuacji materialnej. Pomimo tego, że w 1969 roku nie istniały jeszcze tak wysoko rozwinięte metody wykrywania przestępstw i technologie jak obecnie, udało się znaleźć miejsce, z którego sprawca zatelefonował. Okazało się, że była to budka telefoniczna położona kilka kilometrów od miejsca przestępstwa. Z aparatu pobrano odciski palców, ale nie okazało się to szczególnie pomocne. Po pierwsze, stróże prawa nie mieli nikogo w kręgu zainteresowania, by móc je porównać. Po drugie, śladów było zdecydowanie za dużo. W ciągu zaledwie jednego dnia tysiące osób korzystało wówczas z budek telefonicznych. Kolejny zespół śledczych poczuł frustrację. Zabójca wymykał im się z rąk, a wszystko wskazywało na to, że ponownie zaatakuje. Na domiar złego, dwa dni później, 22-letnia Cecilia zmarła. Krótko po tym, jak trafiła do szpitala, zapadła w śpiączkę, z której już się nie wybudziła. Jej chłopak miał o wiele więcej szczęścia. Pomimo licznych obrażeń i długiej rekonwalescencji, wrócił do zdrowia.
Paul Stein nie odwiedził żadnego miejsca, które byłoby znane jako ustronna miejscówka do randkowania. W przeciwieństwie do wcześniejszych ofiar, nie towarzyszył mu nikt. Jego żona czekała na niego w domu. 11 października 1969 roku pracował. Był taksówkarzem. Około 21:40 do jego samochodu wsiadł klient. Poprosił o podwiezienie na róg ulic Washington i Cherry w San Francisco. Po dotarciu na miejsce wyjął broń i strzelił kierowcę w głowę. Jeden celny strzał pozbawił taksówkarza życia. Potem jeszcze szybko oczyścił wnętrze samochodu kawałkiem materiału. Prawdopodobnie chciał usunąć swoje odciski palców. Zodiak szybko zbiegł z miejsca zbrodni, ale na szczęście został zauważony. Grupka nastolatków widziała na własne oczy całe wydarzenie. Ktoś pobiegł do pobliskiej budki telefonicznej i powiadomił służby. Wspomniał o białym mężczyźnie ubranym na ciemno, uciekającym z samochodu. Osoba przyjmująca zgłoszenie źle usłyszała. Zrozumiała, że sprawca to Afroamerykanin. Doszło do pewnego nieporozumienia, które wkrótce zostało wyjaśnione. W rzeczywistości zbieg był biały, miał brązowe włosy, około 175 cm wzrostu i 90 kg wagi. Nosił okulary. Na podstawie zeznań naocznych świadków stworzono portret pamięciowy. Funkcjonariusze minęli przynajmniej jednego mężczyznę, który pasowałby do tego opisu, jednak zadano mu tylko kilka podstawowych pytań, typu czy widział pan coś podejrzanego, i puszczono go wolno. Początkowo ta zbrodnia wydawała się niepowiązana z Zodiakiem. W końcu dotychczas zabijał tylko pary. Jednak dwa dni później do redakcji gazety przyszedł kolejny list. Przyznał się w nim do zabójstwa taksówkarza. Napisał, że policja złapałaby go, gdyby przeszukała pobliski park tak, jak należy. Dołączył też dowód. Kawałek materiału. Jak się okazało, materiał pochodził z ubrania zamordowanego taksówkarza. Ponadto po raz pierwszy zasugerował w liście popełnienie kolejnych przestępstw. Wcześniej wspominał wyłącznie o poprzednich. Tym razem wyraził chęć porwania autokaru pełnego dzieci i dokonania ataku bombowego. Ta informacja została podana opinii publicznej i wywołała masową panikę. Zwłaszcza wśród rodziców, którzy bali się posyłać swoje pociechy do szkoły. Na szczęście Zodiak nie zrealizował tej groźby. Nie obrał za cel autokaru z dzieciakami. Nie odebrał życia żadnej innej osobie. Przynajmniej nigdy oficjalnie nie przypisano mu już żadnej zbrodni, choć tu śledczy mieli pewne wątpliwości. To jednak nie oznacza, że pogoń za nim się skończyła. Wręcz przeciwnie. Funkcjonariusze z różnych miejscowości próbowali go złapać. Zodiak stał się najpilniej poszukiwanym człowiekiem w Kalifornii. Kilka dni później na komisariat policji w Oakland zadzwonił mężczyzna i podał się za Zodiaka. Chciał, by dwóch konkretnych prawników, znanych z głośnych procesów karnych, pojawiło się w popularnym wówczas programie porannym. Obiecał, że wtedy w odcinku na żywo skontaktuje się z prowadzącym i udzieli policji pewnych wskazówek. Jeden z wymienionych mężczyzn zgodził się wystąpić w programie. I faktycznie, zadzwonił tam ktoś podający się za Zodiaka. Przedstawił się jako Sam. Twierdził, że jest seryjnym mordercą, odpowiedzialnym za wszystkie ostatnie ataki. Nie miał zamiaru podawać szczegółowo swoich personaliów czy innych danych umożliwiających jego identyfikację. Nie chciał zostać złapany. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, że w tym przypadku czekałoby go jedno – kara śmierci. W stanie Kalifornia wówczas formą egzekucji były komory gazowe, a on się ich najbardziej obawiał. 8 listopada redakcja Examinera otrzymała kolejny list od seryjnego mordercy. Napisał w nim m.in., że czuje się samotny, kiedy nikt nie zwraca na niego uwagi. A to sprzyja temu, że robi swoje, czyli najzwyczajniej w świecie zabija. Dołączył do tego zaszyfrowaną wiadomość. Była dużo bardziej skomplikowana niż pierwszy kod. Udało się go złamać dopiero 51 lat później. Dokonało tego trzech uczonych z różnych krajów.
W końcu dowiedzieliśmy się, co takiego chciał wówczas przekazać. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, próbując mnie złapać. To nie ja byłem w tym programie telewizyjnym, co podnosi istotną kwestię. Nie boję się komory gazowej, ponieważ ona mnie pośle do raju szybciej. Mam wystarczająco dużo niewolników, żeby mnie wielbić. Wszyscy pozostali nie mają żadnego, dlatego boją się śmierci. Ja się nie obawiam, bo wiem, że moje nowe życie będzie łatwe w raju. Następnego dnia pojawiła się kolejna korespondencja. Policja mnie nigdy nie złapie, ponieważ jestem dla nich zbyt bystry. Wskazał, że trudno będzie namierzyć go na podstawie policyjnego rysopisu. Na co dzień wygląda inaczej niż wtedy, gdy dokonuje zbrodni. Nie zostanie namierzony ani po odciskach palców, ani po broni, którą się posługiwał. W rocznicę pierwszej popełnionej zbrodni wysłał kolejny list. Tym razem zaadresował go do jednego ze znanych prawników karnych. Jego zawartość była dość nietypowa. Zodiak poprosił o pomoc. Boję się, że stracę kontrolę znowu. Błagam, pomóż mi, tonę. Ponownie nawiązał do ataku bombowego na szkolny autokar. 20 kwietnia 1970 roku dostarczono następny list. Pojawiła się w nim kolejna zagadka. Zabójca postanowił ujawnić swoje nazwisko, ale zrobił to w charakterystyczny dla siebie sposób. Podał ciąg 13 znaków. Wiele osób próbowało złamać kod, ale bezskutecznie. Do dziś pozostaje nierozwiązany. Zdaniem śledczych, Paul prawdopodobnie nie był ostatnią ofiarą Zodiaka. W latach 70. doszło do kilku zabójstw w okolicy, za którymi mógł stać. W lutym 1970 roku na plaży w Santa Barbara zamordowano parę: 24-letniego Johna Hooda i 20-letnią Sandrę Garcia. Obojgu zadano liczne obrażenia nożem. Kobieta została tak zmasakrowana, że bliscy nie byli w stanie jej rozpoznać. Policja odnalazła narzędzie zbrodni zakopane w piasku. Zdaniem śledczych, ta sprawa przypominała nieco atak na Briana i Cecilię. Jednak nigdy oficjalnie nie powiązano tego ze Zodiakiem. Sam sprawca też nie przyznał się do tego zabójstwa. Miesiąc później Zodiak próbował porwać pewną kobietę. Kathleen Jones była w 7. miesiącu ciąży. Oprócz tego towarzyszyła jej kilkumiesięczna córeczka. Późną porą jechała z San Bernardino do Petalumy. Chwilę przed północą zatrzymała się na poboczu. Musiała dokręcić śruby w poluzowanym kole. Mniej więcej w tym samym czasie zatrzymał się kierowca, który wcześniej za nią podążał. Widząc ciężarną matkę, zaproponował jej pomoc. Jedne źródła podają, że od razu powiedział o możliwym podwiezieniu, inne, że jeszcze bardziej poluzował śruby i kobieta nie mogła ruszyć. Dopiero wtedy pojawiła się propozycja z jego strony. W każdym razie zdesperowana matka przystała na ten pomysł. Początkowo droga przebiegła normalnie. W pewnym momencie Kathleen zauważyła, że kierowca zaczął się dziwnie zachowywać. W końcu pojawiły się groźby utraty życia. Matka w pewnym momencie uznała, że musi ratować siebie i swoje dzieci. Postanowiła zaryzykować. Otworzyła drzwi i wyskoczyła. On wtedy się zatrzymał. Wyjął z wnętrza auta latarkę i zaczął ich szukać. Na szczęście nie udało mu się ich znaleźć. Kobieta i córeczka uszły z życiem. Uciekły. Kathleen na policji wyznała, że prawdopodobnie trafiła na Zodiaka. Kilka miesięcy później redakcja Chronicle otrzymała list od sławnego już zabójcy. Przyznał, że to on zaoferował jej interesującą przejażdżkę. W 1966 roku została zamordowana 18-letnia studentka koledżu w Riverside. Sherry Jo Bates. Dziewczyna wyszła wieczorem do biblioteki się pouczyć. Ojciec następnego dnia rano zgłosił jej zaginięcie. Już nie wróciła. Krótko później jej zwłoki zostały odnalezione blisko kampusu. Sherry została brutalnie pobita i zadźgana nożem. Miesiąc później policja i miejscowa redakcja
otrzymały tajemniczy list o tytule Wyznanie. Zabójca, który nie ujawniał swojej tożsamości, przyznał się do tej zbrodni. Napisał m.in. Nie była pierwsza i nie będzie ostatnia. Opisał ze szczegółami, jak odebrał jej życie. Dodał jeszcze, że funkcjonariusze powinni kazać pozostać bliskim im kobietom i dziewczynom w domu, że lepiej by nie wychodziły na ulicę. List został napisany na maszynie. Jednak kilka miesięcy później pojawiła się kolejna, tym razem odręczna korespondencja. Na białej kartce zabójca napisał: Bates musiała umrzeć. Będą następni. W późniejszych latach pojawiły się głosy, że zabójca dziewczyny miał identyczny charakter pisma jak Zodiak. Dlatego próbowano mu przypisać te zbrodnie. Jednak w 2016 roku przyszedł kolejny list, który zmienił wszystko. Anonimowy mężczyzna pisał, że to on w latach 60. przyznał się do zabójstwa 18-latki z Riverside. Choć w rzeczywistości nie miał z tym nic wspólnego. Twierdził, że był nastolatkiem sprawiającym ogromne problemy wychowawcze. Najwzwyczajniej chciał wywinąć jakiś numer i zwrócić na siebie uwagę. Śledczy potwierdzili jego wersję wydarzeń. Ostatecznie doszli też do wniosku, że za śmiercią Sherry nie stał Zodiak. Mimo to seryjny morderca mógł zabić łącznie nawet 37 osób. Sam w listach czasami podawał liczbę ofiar, które miał na sumieniu. W jednym wspominał o 7, później o 10. Ile osób zginęło z jego ręki? Tu nie doczekano się odpowiedzi. Podobnie jak na pytanie, kim był Zodiak. Na przestrzeni lat powstało kilka różnych teorii dotyczących tożsamości tego seryjnego mordercy. Żadna z nich nie została potwierdzona. W 2021 roku pewien francuski inżynier oznajmił, że rozwiązał szyfr zdradzający tożsamość zabójcy. 13 symboli zamienił na cyfry, a następnie na 4 litery. KAIR. Amatorscy detektywi podchwycili temat i doszli do wniosku, że sprawca być może chciał się przedstawić jako Kay. Lawrence Kane był znany również jako Klein lub właśnie Kay. Znalazł się w kręgu zainteresowania organów ścigania. Odpowiadał rysopisowi poszukiwanego przestępcy. Był dobrze zbudowany, miał brązowe kręcone włosy i około 175 cm wzrostu. Trzeba przyznać, że patrząc na portret pamięciowy Zodiaka i zdjęcie Kane'a, można dostrzec pewne podobieństwo. Brian Hartnell twierdził, że to ten człowiek mógł zaatakować jego i Cecilię. Nie miał jednak stuprocentowej pewności. Najbardziej zwrócił uwagę na głos. Uważał, że brzmiał bardzo podobnie do napastnika. W późniejszych latach wycofał się z tego stanowiska. Siostra Darlin rozpoznała w tym mężczyźnie jej prześladowcę. Na kilka tygodni przed śmiercią ktoś śledził Darlin i stał pod jej domem. Podczas prowadzonego śledztwa jej siostra otrzymała pogróżki, by nie ujawniała stróżom prawa tej informacji. Opowiedziała o tym w końcu w programie telewizyjnym. Gdy prowadząca zapytała o dowód w postaci listu z groźbami, w odpowiedzi usłyszała, że już go nie ma. Że sprawca włamał się do jej domu, pozbawił ją przytomności i zabrał wcześniej pozostawioną korespondencję. Innym razem ktoś zabił należącego do niej psa. Podejrzewała właśnie tego człowieka, choć nie miała niezbitych dowodów. Polegała głównie na swojej intuicji. Kobieta jednak później wskazała kilku innych mężczyzn, że to była jednak ich sprawka. Kto w końcu stalkował Darlin? Tego nie wiadomo. Również Kathleen Jones twierdziła, że to Kane próbował porwać ją i jej córeczkę. Rozpoznała go na fotografii niemal od razu. Oprócz niej pojawiło się kilka innych świadków w sprawie, którzy uważali, że ten mężczyzna to Zodiak. Jednak same zeznania bez żadnych innych dowodów okazały się niewystarczające, by go aresztować i postawić zarzuty. Niewiele wiadomo o życiu Kane'a. Jednak w dostępnych źródłach możemy trafić na dwie ważne informacje. Po pierwsze, w młodości służył w armii. Tam mógł się nauczyć kodów i szyfrów.
Po drugie, w pierwszej połowie lat 60. uległ poważnemu wypadkowi, który skutkował nieodwracalnymi zmianami w mózgu. Miał problem z samokontrolą. Kolejnym nazwiskiem bardzo często przewijającym się na liście podejrzanych jest Richard Gajkowski. Michael, kochanek Darlin, twierdził, że kobieta nazwała zabójcę właśnie imieniem Richard. Gajkowski w młodości służył w marynarce wojennej. Śledczy od początku zwrócili uwagę na kawałek materiału, który Zodiak przesłał im jako dowód zabójstwa Paula. Sposób, w jaki został wycięty, przywodził na myśl opaskę uciskową wykonaną w prowizorycznych wojskowych warunkach. Richard został przeszkolony jako medyk, więc z pewnością wykonał niejedną taką opaskę. Nie wiadomo, jak dokładnie potoczyła się jego kariera w wojsku. Akta uległy zniszczeniu. Jednak po powrocie do życia cywilnego został dziennikarzem. Pracował w redakcji w San Francisco w czasie, gdy doszło do seryjnych zbrodni. Jego bliski znajomy kilkanaście lat później wyznał policji, że od początku podejrzewał go o bycie Zodiakiem. Miał on zbyt dużą wiedzę na temat dokonanych zabójstw. Doskonale znał miejsca, w których doszło do wszystkich zbrodni. Być może była to zwyczajna dziennikarska ciekawość. Być może kryło się za tym coś więcej. W każdym razie on wydawał się solidnym kandydatem na podejrzanego. Wiadomo, że mierzył się z pewnymi problemami psychicznymi, przez które trafił do szpitala. Zdaniem ekspertów, Zodiak musiał cierpieć na jakieś schorzenie, które czyniło go szaleńcem. Kilka osób potwierdziło, że widziało dziennikarza na pogrzebie Paula. Powstała nawet teoria, że ci dwaj się znali. Jednak nie jest ona podparta żadnymi konkretnymi dowodami. Czy zabójca chciał zobaczyć trumnę swojej ofiary, by napawać się satysfakcją z odebrania cudzego życia? A może znalazł się tam z innych przyczyn? Śledczy tego nie wyjaśnili. Zdaniem osób, które próbowały rozwikłać zaszyfrowane wiadomości, kilkukrotnie pojawiło się słowo Gajk. Część z nich uznała, że to skrót od nazwiska Gajkowski, że zabójca chciał w ten sposób zakomunikować światu swoją tożsamość. Ale to też tylko kolejna teoria. Wcześniej wspomniany znajomy dziennikarza próbował przekonać śledczych do swojej tezy. Tajemniczy informator zyskał pseudonim Gold Watcher. Dostarczył nawet nagranie z głosem mężczyzny. Operatorka, która odebrała telefon od Zodiaka w lipcu 69 roku, uważała, że to faktycznie mógł być Richard. Jednak owe nagranie odsłuchało dopiero po wielu latach. Czy po tak długim czasie naprawdę mogła rozpoznać głos mordercy? Policjanci nie byli co do tego przekonani. Natomiast ustalili, że ten mężczyzna nie mógł dokonać zbrodni. W czasie, gdy do nich doszło, przebywał za granicą. Jeśli zagłębialiście się w tę sprawę, z pewnością obiło wam się o uszy nazwisko Arthur Lee Allen. Michael, czyli mężczyzna, który przeżył spotkanie ze sprawcą, na początku lat 90. rozpoznał w nim napastnika. Jeden z głównych śledczych z San Francisco uważał, że to on powinien odpowiedzieć za zabójstwa. Tak podpowiadało mu doświadczenie zawodowe i intuicja. W dniu ataku na Briana i Cecilię, Arthur był widziany w okolicy jeziora. Kilka lat później jego znajomi zgłosili na policję niepokojące doniesienia. Twierdził, że mężczyzna kilkukrotnie opowiedział mu o tym, że chętnie odebrałby komuś życie. W młodości służył w armii, potem skończył studia i został nauczycielem. Przepracował w szkole zaledwie kilka lat. Został zwolniony, gdyż pewnego dnia zjawił się w placówce z bronią palną. Później na jaw wyszły bardziej szokujące wieści. Nauczyciel wykorzystywał seksualnie uczniów. Jedną z jego ofiar był 9-letni chłopiec. W latach 70. za przestępstwa seksualne został skazany na kilka lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Mężczyzna został kilkukrotnie przesłuchany w sprawie seryjnych morderstw pod koniec lat 60. Ponadto policja przeszukała jego dom, ale niczego nie znaleziono. Pobrano jego odciski palców. Arthur zmarł w 1992 roku. Ale nawet po jego śmierci śledczy wracali do tego wątku. On również służył w wojsku.
Mógł tam poznać taktyki związane z szyfrowaniem wiadomości czy tworzeniem opasek uciskowych. Podobnie jak wcześniej wspomniani mężczyźni. Jednak zdaniem wielu osób kompletnie nie pasował do rysopisu sprawcy. Był znacznie grubszy. Jego rysy twarzy również nie przypominały tych z portretu pamięciowego. Wiele lat później, gdy pojawiły się nowe możliwości w kryminalistyce, porównano jego DNA z materiałem należącym do Zodiaka. Nie uzyskano zgodności. Operatorka, która rozmawiała przez telefon z seryjnym zabójcą, doszła do wniosku, że nie mógł to być Arthur. Jej zdaniem głos mężczyzny zupełnie nie pasował do tego, który usłyszała w lipcu 1969 roku. Kilka lat temu media obiegła sensacyjna wiadomość, jakoby tożsamość Zodiaka w końcu została ujawniona. Jakiś czas temu powstała grupa o nazwie Case Breakers, w skład której wchodzą emerytowani stróże prawa i dziennikarze śledczy. Rozwiązali oni kilka spraw kryminalnych. W końcu pod lupę wzięli zabójstwa Zodiaka. Doszli do wniosku, że sprawcą był Gary Post, weteran sił powietrznych. I co najważniejsze, że FBI odkryło to kilka lat wcześniej. Że agencja zatuszowała prawdę przed opinią publiczną i nie doprowadziła do aresztowania seryjnego zabójcy. Weszli w posiadanie tych informacji dzięki rozmowie z pewnym sygnalistą. Opowiedział, że federalni w 2016 roku pozyskali materiał DNA Garego, jednak nigdy nie wprowadzili go do ogólnokrajowej bazy danych. Casebreakersi również zdobyli próbkę genetyczną tego mężczyzny dzięki pewnemu przedmiotowi, który kiedyś do niego należał. Nalegali, by śledczy porównali go do DNA zabezpieczonego w sprawie Sherry. W dniu jej śmierci Gary przebywał akurat w Riverside. Oni odmówili, zapewniając, że ani Post, ani żadna inna osoba w jakiś sposób powiązana ze Zodiakiem nie zabiła studentki. Ponadto twierdzą, że sprawa seryjnych mordów wciąż pozostaje nierozwiązana, że nie zgromadzono żadnych dowodów przeciwko Garemu. Wiadomo na pewno, że był to mężczyzna słynący z brutalności. Znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną. Miał naturę myśliwego. Polował na zwierzęta. Bez mrugnięcia okiem pozbawiał je życia. Czy postąpił kiedyś podobnie z człowiekiem? Jego bliscy twierdzili, że mógłby tak zrobić. Że nawet przyznał się do tego, że to on jest Zodiakiem. Jednak nie ma już możliwości, by go o to zapytać. Zmarł w 2018 roku. Każdy ze wspomnianych mężczyzn już nie żyje. Nawet jeśli jakimś cudem śledczy ustalą prawdziwą tożsamość zabójcy, nikt nie poniesie już odpowiedzialności. Jednak z pewnością byłaby to historyczna chwila, podtrzymująca przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak zbrodnia doskonała. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Program telewizyjny This is Zodiac Speaking z 2007 roku. Książka Roberta Graysmitha pod tytułem Zodiac Unmasked, opublikowana w Nowym Jorku w 2002 roku. Listy wysłane przez Zodiaka w latach 1969-70, opublikowane na stronie Zodiac Killer.